Cześć, witajcie z tej strony Juxtapet Chistat, a to kolejny odcinek ze Skouhiro na moim kanale. Ja przeszedłem ten poziom, ten trudny poziom i było bardzo trudno mi to przejść, dlatego ja tego nie nagrałam, przepraszam za to, ale musiałam wielkiego skupienia, by to zrobić. Teraz gramy mecz z Sevillą, to jest 49 poziom, czy tam level, jak to woli. Przegrywamy 1-0 i zostajemy faulowani. Strzelamy rzut karny, ale nie trafiłem. Kurde. I gol, tak jest. I teraz mamy gościa. Nie! Chciałam go wypuścić, ale za lekko. Może go wypuścimy? No nie. Ajajaj. Gol, okej. Okay. Nie wyprzedzisz mnie, ty bramkarzu jeden. Kurde, jakby to strzelić. Jest gol! Na 2-2 i jest dogrywka. Nie! Ja to od nowa, ja to muszę cofnąć po prostu. Okej, już jestem, miałam ważną sprawę do załatwienia, dlatego nie mogłam nagrywać. Teraz mi się podładowało na całą moc. Więc możemy zacząć z odcinkiem, to znaczy w połowie odcinka. Strzelamy, jest gol. Ale niestety Sevilla strzela nam gola na 2-1. Teraz wypuszczamy. Strzel to, proszę cię. Jest gol. Trzeba mojego zawodnika wypuścić. On to uderzy z główeczki. O, na spalonym był. Ja nie mogę. Nie, jeszcze strzelamy w spojenie. Kurde. Ale druga to już jest gol. Teraz wypuszczenie. I mamy bramkę 2-2. Teraz strzelamy z główki i jest tak jest. Wygrywamy ten mecz 3-2 po dogrywce. Jeszcze tam możemy odebrać sobie jeden pieniążek, ale ja tego nie będę robił, bo mi się nie chce. Dostaliśmy dwie gwiazdki, jesteśmy już na levelu 50 i gramy mecz w reprezentacji. W reprezentacji. Gramy z Grecją, jest 51 minuta. I obejmujemy prowadzenie na 1-0. Spodanie do tego gościa, on niech to tu gdzieś wrzuci. Ja nie mogę, serio. Okej, okay, teraz tu podamy. Jeszcze potem tu. Podamy tu. I ten gościu strzeli gola. Jakby... No co on zrobił? Ja pierdzielę. A to jest inteligentny człowiek. Pochwalam. Chwalę takich. Przyjmij to, proszę cię. Okej. I wygrywamy ten mecz 2-0. Zdobywamy kolejne dwie gwiazdki. Ja się z tego bardzo cieszę. Nam brakuje, trzeba 106 gwiazdek do następnego levelu. Musimy teraz zdobywać po dwie gwiazdki, żeby udało nam się przejść do następnego takiego levelu. Teraz mecz w sezonie, no w lidze hiszpańskiej, no. Gdamy z Getafe, przegrywamy 1-0 i teraz my strzelamy gola na 1-1. No i takim wynikiem kończy się ten mecz, dostajemy dwie gwiazdki, ja się cieszę. Zobaczcie sobie tego powtórkę. Widzicie? Ej, te powtórki w tej grze są bardzo ładnie... To... Jakby to powiedzieć? Odwzorowane. Nie wiem, dlaczego mi się one podobają. Teraz podajemy do mojego zawodnika, a on już musi uderzać, bo tamten jest na spalonym. Uderzamy, ale niestety nie ma gola. Teraz rozgrywamy kolejną akcję. On za słabo podałem. Teraz to za słabo podałem. Czekajcie. No nie! Co on zrobił? Teraz podanie do tego. Ty gościu już musisz uderzyć.
Jak on to obronił? Kto w tych czasach... Albo poczekaj. Tak, to możemy doze... Okej. To już wiem jak. No nie! Kocham tą grę po prostu. Jak w to się gra teraz? Wow. Naprawdę? Przynajmniej jest gol i to dość ładnie, no. Teraz podajemy piłkę. Podanie na skrzydło. To chyba do obrońcy, nie do skrzydłowego. Podanie tutaj. Jak? Nie, ja to muszę po prostu cofnąć. Jest gol! Tak jest. O to chodzi. No niestety tylko jedna gwiazdka. Ale no jakoś przeżyjemy. Teraz kim gramy następny mecz? Następny mecz gramy z Malagą. Okej. Ciężki rywal jak na naszą klasę. Teraz jest rzut rożnego, ale jak ten gościu wbiega, czyli mój zawodnik, to on będzie wygrywał główkę. To zapamiętałam sobie jako fake z Kouhido. I strzelamy piękne okienko i wygrywamy ten mecz 1-0. Dostajemy dwie gwiazdki, z czego się bardzo cieszę. Kolejny mecz gramy z FC Barceloną. Przegrywamy 1-0. Sklepiemy teraz po obronie. Ja gram na lewym skrzydle dzisiaj, co jest dla mnie trochę dziwną opcją. Spodanie do środka ode mnie. I teraz rozciągnięcie. No niestety on jest na spalonym i trzeba uderzać. I gol! Ależ bramka! Ocie panie! Nie, był demis tam. Tak, tam był demis 1-1. Teraz gramy mecz z Athletic Bilbao. Ja podam do tego gościa. No ten jest na spalonym, ten też. No, nie mogę, to muszę uderzać. No nie. Nie będę podawał na pewno do tego gościa, bo on jest na spalonym. No nie! Dlaczego tu nic nie przechodzi, no? Okej. I teraz uderzenie. I wygrywamy 1-0 z Athletic Bilbao. O to chodzi. Tylko dwie gwiazdki, a zarazem aż, bo jak na moje standardy to dużo jakieś... Coś mi się tu włącza. I poczekaj, musimy... Poczekaj, mamy... Okej, już jestem. Znowu doładowałam sobie siłę na całość. I zagramy kolejny level. Tym razem ze Sevillą. To jest kolejny mecz ze Sevillą. Gramy go teraz oczywiście. I ciekawe jaka będzie historia tego spotkania. Przegrywamy 1-0 z Sevillą. I musimy rozegrać akcję. No to ją rozgrywamy. O, i teraz wypuszczę mojego zawodnika. Proszę, wygraj tą główkę. Do tyłu podanie. Uderz to. Ole gol! 1-1, nie 1-0. 1-1, kończy się ten wynik spotkania. Mamy 100 gwiazdek i teraz nie możemy zdobywać po jednej gwiazdce. Musimy przynajmniej po dwie gwiazdki zdobyć. Gramy z Realem Valladolid. 0-0 i my możemy strzelić gola, co nam da zwycięstwo. Podanie tu. Rozegranie do skrzydła. Rozciągnięcie do skrzydła. I on teraz ma za zadanie zrobić to. Nie! Co ja zrobiłem? Jakim cudem on jest na spalonym? Sprawdźmy. Jakim cudem on jest na spalonym? On nie był na spalonym, co? Seriously? Oni powiedzieli, że on był na spalonym. Nie wiem, co oni... Czy oni się znają na piłce, ale on na serio nie był na spalonym. I tu powiedzą... No to też powiedzieli, że jest spalony. No dobra, tu już się zgodzę z nimi. Tu był spalony, tego nie powiem. Ale rozgrywamy kolejną akcję.
Dużo my siły na tym stracili. No, takie krótkie podania muszę robić. Teraz rozciągnięcie do skrzydła. No nie jest na spalonym, no. Poczekaj, no ja no nie jest na spalonym. Ten gość, no i ja muszę do niego podać. Co? Serio? Okej, okay, sądziłem, że skołki to niekiedy jest głupie, ale to już jest przesada, co teraz się stało. Przecież jak można mieć 10 metrów przed sobą i akurat wbiec w zawodnika, no. What the hell? Teraz podanie do skrzydła, podanie na skrzydło. I co? No i on jest na spalonym, na serio? A nie, nie ma go na spalonym. Przypomniałam się, nie można podać, jak jest przed zawodnikiem, który jest na spalonym niby. Jak jest przed zawodnikiem, a jak poda, to nie ma spalonego wtedy. To sobie zapamiętałem. I teraz będziemy zdobywali z nim zdjęcie, to na pewno. Gramy z Danią, jest 1-1. I sytuacja się prezentuje, no, źle trochę, bo musimy to spotkanie wygrać na pewno. Teraz podanie do mnie, ale niestety główka. No i nic. Spodanie tu, podanie do mnie. Ja podam tu. I ty, gościu, to strzel. I gol, i wygrywamy! No nie, niestety tylko jedna gwiazdka. Skurde, demol. Ale dostajemy zdjęcie i dwa pieniążki, jakby to powiedzieć. Musimy zdobyć 3 gwiazdki teraz w tych 2 meczach, a gramy z Chorwacją. Jest 2-0 dla nas, dla Polski. I ja teraz muszę to na serio rozegrać tak, żeby były 2 gwiazdki. No nie, nie, nie cofnę tego, nie odważy się tracić tak pieniędzy w tak dziwny sposób. Nie, że dziwny, tylko głupi. Teraz podanie tu, podanie do mnie na skrzydło i ja teraz gościa wypuszczę. I ty leć, i to, ale teraz to musisz strzelić tylko. Tak jest, wygrywamy. 2 gwiazdki? Tak jest, są 2 gwiazdki. Wystarczy, że ten level przejdziemy. O, rzutem na taśmę, ale przejdziemy. Jakby to rozegrać? Może tak? I gol. Ale z Argentyną jest 1-1. Przerzut na drugą stronę. Ale on tego nie straci? Nie, poda na skrzydło. Okej, teraz tutaj. Tutaj. I podanie do mnie. I to musi być gol. Jak on to obronił? Spróbujemy z wolnego strzelić. No nie! Kurde, mol! No jak? Pierdzielę te rozegranie. No co? To jest hańba! Okej. Okay. Jak on to obronił? Potem nie było znowu, że stracę cały level na przejście jednego poziomu. Jaki cały level? Całą moc na przejście jednego poziomu. Wtedy się można nieźle zdenerwować. A ja już jestem zdenerwowany. Podam do bramkarza. Jak on tu by stracił. Okej, okay, podanie tu. Teraz to trzeba rozklepać. Ja wiem, jaki będzie wynik tego meczu, ale nie chcę wam mówić, żeby potem nie było, że... Nie, kurde, ja cię mam w dupie. Ja cię mam w dupie. Nie, to jest chore. No jak on takie okno wybronił, no? Ja pierdolę. To jest koniec. Każdemu, kto napisze w komentarzu, ta seria jest do dupy,
To przypnę serduszko. Ja się z wami żegnam. Cześć, bo tu się nie da wytrzymać.